Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozmowy z Oriona. Dzisiaj jesteśmy w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i będziemy rozmawiać o prawie humanitarnym z panią doktor habilitowaną Marzeną Tumi, profesor Akademii Sztuki Wojennej, adwokatem i dyrektorem Instytutu Prawa. Dzień dobry państwu. Oraz z panem Piotrem Milikiem, doktorem habilitowanym, profesorem Akademii Sztuki Wojennej, adwokatem w Kancelarii Wiejska9.pl, adwokaci i radcowie prawni. Dzień dobry państwu. Mamy przyjemność, ja, Anna Kiełb i Alan Grinda, rozpocząć rozmowę od pytania do pana profesora, po co powstało prawo humanitarne i czemu służy? Prawo humanitarne to jest nazwa, której obecnie używamy i ona może być myląca, bo w istocie chodzi o prawo wojenne. I jak nazwiemy ten obszar prawa, o którym rozmawiamy, prawem wojennym, to nasze skojarzenia od razu zmierzają w stronę wojny, konfliktu zbrojnego. I w istocie tak jest. Prawo humanitarne czy też wojenne reguluje dozwolone, zabronione środki prowadzenia walki zbrojnej i ochronę ofiar konfliktów zbrojnych. Czyli to jest jakby odpowiedź na pytanie, czemu służy prawo humanitarne, czy też inaczej prawo wojenne. To jest prawo regulujące zasady prowadzenia wojen. Tak bym może w skrócie na to pytanie odpowiedział. Zastanawiamy się, czy warto edukować, warto o tym mówić teraz. W obecnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy, dużo osób, które na co dzień nie jest związane z militariami, z wojskiem, interesuje się tą tematyką z naturalnych względów. Czy w państwa ocenie istotna jest edukacja z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego ludności cywilnej, ogólnie społeczeństwa, po to, żeby przeciwdziałać potencjalnej dezinformacji lub po prostu zwiększać świadomość obywateli? Z całą pewnością wiedza z zakresu prawa humanitarnego potrzebna jest członkom sił zbrojnych, żołnierzom, dowódcom, którzy planują misje, wydają rozkazy, czy też te misje militarne, zbrojne realizują. I my tutaj w Akademii Sztuki Wojennej taką prowadzimy działalność edukacyjną, prowadzimy zajęcia dla naszych żołnierzy, oficerów właśnie w zakresie prawa humanitarnego. Prowadzimy też zajęcia dla studentów na kierunkach cywilnych. Jesteśmy uczelnią resortową, jesteśmy uczelnią wojskową, więc jakby naturalnym jest, że ten przedmiot, prawo humanitarne, prawo wojenne, jest prowadzony w naszej uczelni. Także na kierunkach cywilnych, jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy na innych kierunkach studiów. Ja rozumiem, że to pytanie też zmierza, czy chodzi o taką powszechną edukację, tak, w zakresie prawa humanitarnego. Myślę, że jak najbardziej, ale w tej podstawowej wersji, tak, żeby ten odbiór telewizyjny, radiowy docierał do słuchacza, tak, żeby było wiadomo, o czym mowa, znajomość terminologii chociażby, tak, potrzebna. Natomiast tak jak tutaj pan profesor mówi, samo prawo wojenne jest potrzebne przede wszystkim specjalistom. Ja może jeszcze wrócę do tej pierwszej myśli, do pierwszego naszego pytania. Krótkie wprowadzenie, jeśli państwo pozwolą, na temat rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach prawa humanitarnego. Jeszcze do II wojny światowej nazywaliśmy ten obszar prawem wojennym, tak jak powiedziałem, i nikomu to nie przeszkadzało. Wojna do paktu Brianda-Kelloga, czy też do podpisania Karty Narodów Zjednoczonych, stanowiła takie legalne, trzeba powiedzieć, narzędzie realizacji polityki przez państwa. I w związku z tym prawo wojenne, ten termin prawo wojenne, też nie budził specjalnych kontrowersji. Historia ludzkości to historia wojen, jakby nie patrzeć. No właśnie. Natomiast coś się zmieniło właśnie w połowie XX wieku, kiedy przede wszystkim chyba o to chodzi, wynaleziono broń atomową, broń masowego rażenia i wszyscy... Ludzkość mogła się przekonać o sile rażenia tej broni, kiedy Amerykanie użyli jej przeciwko Japonii. I krótko mówiąc, w tym momencie żarty się skończyły. To znaczy okazało się, że wojna to już nie będzie romantyczna szarża kawalerii,
i jakieś wspomnienia z linii frontu, z okopów kombatanckie, tylko wojna może oznaczać użycie broni masowej zagłady, gdzie jedna bomba, jednorazowe użycie takiej broni powoduje śmierć ponad 80 tysięcy, czy ponad 60 tysięcy, jak w Hiroshimie i Nagasaki, cywilów, w tym kobiet, dzieci, starców, no bo przecież ci japońscy mężczyźni walczyli z Amerykanami na Pacyfiku. I w tych miastach przebywali głównie cywile, w tym no, te kategorie chronione, które wymieniłem. I to nam wszystkim wówczas, mówię nam wszystkim wówczas współczesnym żyjącym, dało do myślenia i postanowiono coś zrobić z wojną, tak aby ona no, nigdy więcej, taka wojna totalna, jaką była II wojna światowa, nigdy więcej się nie powtórzyła, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że ludzkość dysponuje bronią atomową. A to oznaczało, że no, przyszła wojna atomowa mogła oznaczać koniec historii, koniec ludzkości. Stąd postanowiono tę wojnę na wszelkie możliwe sposoby wyeliminować ze stosunków międzynarodowych. Wyrzucono wojnę poza nawias prawa międzynarodowego w tych dokumentach, o których wspomniałem. Wyrzucono także pojęcie wojny z języka debaty publicznej, dyplomacji. Stąd nasze prawo wojenne no, stało się terminem niepoprawnym politycznie, powiedziałbym. No, to można to chyba zrozumieć, taką intencję, gdzie zaczynamy od języka, staramy się ten język łagodzić, nie używać takich terminów, które budzą negatywne skojarzenia. Stąd to prawo wojenne zaczęliśmy po II wojnie światowej właśnie nazywać prawem humanitarnym. Z tych względów, o których powiedziałem, oraz ze względu na autorytet Czerwonego Krzyża, tej międzynarodowej organizacji, która zajęła się kodyfikacją, rozwojem, poprawianiem tegoż prawa wojennego. No i jak sami Państwo słyszą, jeżeli Czerwony Krzyż bierze się za prawo wojenne, to naturalnym jest, że zaczyna je nazywać prawem humanitarnym, organizując przedsięwzięcia, konferencje, wydając publikacje. Czerwony Krzyż promował taką właśnie nazwę na ten obszar zagadnień prawa międzynarodowego, czyli prawo humanitarne. I jeszcze jedną rzecz proszę pozwolić mi tytułem wstępu powiedzieć. Do połowy XX wieku prawo wojenne obejmowało głównie dozwolone, zabronione środki i metody prowadzenia walki zbrojnej. Natomiast właśnie od połowy XX wieku, można tak przyjąć, zaczyna się rozwijać ten drugi obszar, który już wymieniałem, czyli ochrona ofiar konfliktów zbrojnych. I teraz ten obszar najpierw nieśmiało, potem się rozrasta. Ochrona ofiar konfliktów zbrojnych to jest ochrona no właśnie ludności cywilnej, rannych, chorych czy jeńców wojennych. Ten obszar nam się zaczyna powiększać, rozrastać. No, Czerwony Krzyż bierze się aktywnie za rozwój tegoż prawa wojennego i oczywiście kładzie nacisk na te akcenty ochronne. Stąd ten drugi, ten nowszy obszar prawa wojennego, czyli ochrona ofiar konfliktów zbrojnych, zaczyna nam przyćmiewać te dozwolone środki prowadzenia, dozwolone i zabronione środki prowadzenia walki zbrojnej. Stąd też dochodzi do przesunięcia akcentów z tego prawa stricte wojennego, z historycznie pierwotnego prawa wojennego w stronę prawa humanitarnego, czyli ochrony ofiar konfliktów zbrojnych. Stąd współcześnie posługujemy się pojęciem międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w skrócie prawem humanitarnym, czy posługujemy się pojęciem prawa humanitarnego. To no, takie jeszcze wyjaśnienie na wstępie. Właśnie podejściu do sprawy no, przysłużyła się II wojna światowa, tak, i totalna zagłada przecież ludności, więc ta idea przyświecała, aby nigdy, w myśl tego hasła, tak, nigdy więcej wojny, taka wojna tradycyjna nigdy w Europie miała się nie powtórzyć. Stąd konwencje genewskie, tak, zostały tuż po wojnie podpisane, właśnie, żeby ten temat chronić. I tak się właśnie zastanawialiśmy za nią, przygotowując się do wywiadu z Państwem, na ile to ustanowione teraz prawo i właśnie ochrona cywilów, jeńców rannych, na ile się sprawdza we współczesnych konfliktach zbrojnych? Na ile to jest litera, wyznacznik prawa? A czy wojna po prostu się i tak nie toczy bezprawiem? Prawo ma to do siebie, że stanowi określone zapisy i zobowiązuje strony do ich przestrzegania, tak? Natomiast praktyka pokazuje, że strony tych zapisów nie przestrzegają. No, przykład jasny, tak, tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Wszystkie po kolei zasady, tak, tego prawa humanitarnego są łamane na oczach całego świata. Ja bym nie był takim pesymistą do końca. Ja się zajmuję od
kilku już dziesięcioleci prawem międzynarodowym, a to nasze prawo humanitarne, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest dział prawa międzynarodowego. I jako dział prawa międzynarodowego publicznego, no, są tutaj pewne elementy wspólne między prawem międzynarodowym publicznym a prawem humanitarnym. I kilka może uwag dotyczących samego prawa międzynarodowego publicznego. Otóż to jest prawo regulujące stosunki między państwami. Najkrótsza jednozdaniowa definicja prawa międzynarodowego publicznego. Tak jak prawo wojenne jest obszarem regulującym stosunki, no te brutalne wojenne między państwami. Dział prawa międzynarodowego publicznego. No i teraz warto sobie uświadomić, że to prawo międzynarodowe, w tym nasze prawo humanitarne, wojenne, reguluje stosunki między państwami, które to są podmiotami tegoż prawa międzynarodowego i tych podmiotów jest około 200 na arenie międzynarodowej. 200 suwerennych, niepodległych państw. Ja mówię około, nie dlatego, że nie znam dokładnie tej liczby, tylko jest kwestia uznawania pewnych terytoriów za państwa. Jedne państwa uznają, inne nie uznają. Przykładowo Polska uznaje niepodległe Kosowo, a nie wszystkie kraje Unii Europejskiej uznają Kosowo i teraz my możemy Kosowo liczyć jako państwo, prawda, tam 201. Hiszpania już tego nie zrobi i rachunki się nie będą zgadzały, więc jest około 200 państw na świecie. Mniejszych, większych oczywiście są mocarstwa atomowe, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i tak dalej. No i są państwa małe, wyspiarskie, przy czym posiadają status równy w świetle prawa międzynarodowego tym mocarstwom. I teraz proszę sobie wyobrazić społeczność, którą nazywamy społecznością międzynarodową, która składa się z 200 członków, z 200 państw, 200 podmiotów. Tu możemy jeszcze zaliczyć oczywiście organizacje międzynarodowe typu ONZ, Unia Europejska, no ale to też są organizacje, których członkami są cały czas te same państwa. Więc mamy społeczność 200 podmiotów. I ja bym powiedział, że to jest taki rodzaj pierwotnej społeczności, niewielkiej, nielicznej społeczności. 200 podmiotów, które ustala prawo, które obowiązuje w ich wzajemnych stosunkach. Nie ma nad tymi podmiotami żadnej władzy ustawodawczej, żadnej władzy sądowniczej nadrzędnej z aparatem przymusu, z policją, komornikami. To są podmioty, które są równe wobec prawa, równe wobec siebie, niepodległe państwa. I relacja między tymi państwami, prawo tworzone między tymi państwami, no, rządzi się takimi, powiedziałbym, podstawowymi zasadami obecnymi, no, w społecznościach pierwotnych, żeby odnieść to do historii ludzkości. 200 podmiotów to jest mało. 200 państw, nad którymi, jak powiedziałem, nie ma władzy nadrzędnej, ustawodawczej, sądowniczej. Te podmioty muszą tworzyć prawo we wzajemnych relacjach w drodze praktyki. I co to w istocie oznacza? Warto sobie to też na wstępie uświadomić, że materialnym źródłem prawa jest siła. Materialnym źródłem prawa jest siła. Krótko mówiąc, oznacza to tyle, że możesz stanowić prawo, jeżeli jesteś w stanie narzucić wizję tego prawa, jeżeli jesteś w stanie to prawo egzekwować. I w stosunkach międzynarodowych to doskonale widać właśnie. Krótko mówiąc, jak masz siłę, to stanowisz prawo. Nie tylko piszesz historię, ale stanowisz prawo. No, oczywiście możemy tę siłę mierzyć i ważyć, ale no, w stosunkach międzynarodowych najlepszym miernikiem jest niestety wojna. Mówiąc jeszcze inaczej, wygrasz wojnę, stanowisz prawo. Wygrasz wojnę, stanowisz prawo międzynarodowe. I tu nie ma lepszych mechanizmów. Współcześnie żyjemy cały czas w epoce po II wojnie światowej, gdzie został w Karcie Narodów Zjednoczonych w 1945 roku ustanowiony pewien porządek prawny, pewien ład. Karta wówczas napisana stanowi taką konstytucję stosunków międzynarodowych, konstytucję społeczności międzynarodowej, ustanawia system zbiorowego bezpieczeństwa, jakim jest ONZ. I ta karta do dzisiaj obowiązuje. Do dzisiaj mamy ONZ, organy ONZ-u, Zgromadzenie Ogólne, Radę Bezpieczeństwa, która to Rada Bezpieczeństwa jest, no, jedynym w swoim rodzaju organem stojącym na straży międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. A w Radzie Bezpieczeństwa mamy 15 członków, z czego 5 jest stałych i to są mocarstwa, które zwyciężyły II wojnę światową i one, pisząc kartę pod siebie, o czym przed chwilą mówiłem, zagwarantowały sobie stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, a do tego prawo weta, czyli nic o nas bez nas.
I my się możemy dzisiaj na to obrażać, że Rosja jako agresor na Ukrainie jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i system Narodów Zjednoczonych nie działa, Rada Bezpieczeństwa jest zablokowana. A ja mówię, że tak ten system został stworzony w 1945 roku, kiedy Związek, ówczesny Związek Radziecki, no, był zwycięzcą II wojny światowej i zagwarantował sobie miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. I teraz no, możemy oczywiście próbować to zmienić przy stole, przy kawie, rozmawiać, jak zreformować Radę Bezpieczeństwa, ale no, historyczne doświadczenie pokazuje niestety to, co wcześniej powiedziałem, że jak chcesz pisać prawo, to nie przy stole i przy kawie. To może jest mało optymistyczny akcent. I teraz tylko może jedno słowo, bo mówiłem o prawie międzynarodowym i poproszę, żebyśmy wszyscy słuchacze nasi zastanowili się, że to samo dotyczy reguł prawa wojennego. To samo, co powiedziałem o prawie międzynarodowym publicznym, dotyczy reguł prawa wojennego. Prawo wojenne, też pan wymienił konwencje genewskie z 1949 roku, napisane po II wojnie światowej. Prawo genewskie, te konwencje genewskie z 1949 roku zostało napisane przez zwycięzców II wojny światowej. Stąd wpisanie do konwencji partyzantki, milicji, prawda? Jakby Niemcy hitlerowskie, które okupowały Europę i borykały się z ruchem oporu i z partyzantką na okupowanych terytoriach, wygrały II wojnę światową, to gwarantuję, że te konwencje genewskie i ich treść wyglądałaby zupełnie inaczej. Zresztą tutaj dopowiadając do tego, co pan profesor powiedział, same zasady prawa humanitarnego, tak, oprócz zasady humanitaryzmu, rozróżnienia, proporcjonalności, mamy zasady doktryny konieczności wojskowej, tak, czyli państwo zobowiązane jest przestrzegać prawa międzynarodowego tylko w zakresie, w jakim nie koliduje ono z koniecznością wojskową. Czyli państwo może odstąpić od obowiązującego przepisu prawa wojennego w przypadkach, gdy jedynie naruszenie tego prawa może uchronić je od poważnego niebezpieczeństwa albo umożliwić osiągnięcie celu wojny. To strasznie brzmi. Co to znaczy? Konieczność wojenna to jest jedna z podstawowych zasad prawa wojennego. Ona jest oczywiście krytykowana, bo no, pozwala umieścić wiele działań i zachowań, które no, na pierwszy rzut oka wydają się brutalne i barbarzyńskie, a państwo w ten sposób uzasadnia swoje działanie zasadą prawa wojennego. No, przykładowo, no, na takim konkretnym, brutalnym przykładzie, do którego się już dzisiaj odwoływałem, raz wskażę, zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę, a tydzień później na Nagasaki, Stany Zjednoczone uzasadniały koniecznością wojenną, czyli potrzebą natychmiastowego zakończenia działań wojennych, a w ten sposób Amerykanie jedynie widzieli możliwość zakończenia tych działań, ponieważ Japończycy bronili się twardo na wyspach i Amerykanie no, wyliczyli, że potrzeba jeszcze setek tysięcy ofiar amerykańskich żołnierzy, żeby te wyspy jedna po drugiej zdobywać, więc postanowili, motywując to właśnie koniecznością wojenną, uderzyć w dwa cywilne miasta, gdzie, jak mówiłem, w Hiroshimie ponad 80 tysięcy ofiar cywilnych, w Nagasaki ponad 60 tysięcy ofiar śmiertelnych, po to właśnie, aby zakończyć wojnę. Czyli konieczność wojenna no, uzasadniła zrzucenie dwóch bomb atomowych na dwa japońskie miasta. To tylko taki jeden z przykładów. Na tym to polega właśnie. To była ich retoryka. A czy prawo międzynarodowe potępiło takie działanie? Współcześnie takie działanie jest nie do wyobrażenia. Dzisiaj trudno byłoby uzasadnić koniecznością wojenną atak skierowany intencjonalnie, bezpośrednio przeciwko ludności cywilnej, tak masowy atak bronią masowego rażenia. Dzisiaj nazwalibyśmy to zbrodnią wojenną, zbrodnią przeciwko ludzkości. Różnie można by to interpretować. Natomiast no, mówimy o 1945 roku, gdzie to nasze prawo humanitarne no, nie było jeszcze tak rozwinięte i o tej treści, jakie jest dzisiaj. A poza tym pamiętajmy, no, to też wpisuje się w tę narrację, którą Państwu przed chwilą przedstawiłem, że Amerykanie wygrali tę II wojnę światową zarówno na Dalekim Wschodzie z Japończykami, jak i tu w Europie. I to Amerykanie zasiedli nie na ławie oskarżonych w Norymberdze, tylko na ławie sędziowskiej. Tam jeden z czterech sędziów reprezentował Stany Zjednoczone. Pozostałe zwycięskie mocarstwa, czyli tam był sędzia ze Związku Radzieckiego, z Francji, Wielkiej Brytanii. Prokuratorem w Norymberdze był obywatel amerykański. A do tego na Dalekim Wschodzie Amerykanie po pokonaniu Japończyków powołali do życia Trybunał Tokijski, gdzie na ławie oskarżonych posadzili
Japończyków, czy też zbrodniarzy japońskich. Dodam jeszcze tylko, Trybunał Tokijski powołany został do życia rozkazem generała MacArthura. To tak a propos odpowiedzi na pytanie, czy ktoś miał do Amerykanów pretensje po II wojnie światowej o zrzucenie bomb na Hiroshimę i Nagasaki. Amerykanie wygrali II wojnę światową, więc napisali prawo po swojemu, prawo międzynarodowe. Stara jak świat zasada, tak? Historię i prawo piszą zwycięzcy. Jeszcze w dodatku wydaje się, że w takim ujęciu, o którym Państwo mówią, że ład międzynarodowy zapewniają sobie najsilniejsi. W ten sposób najsilniejsi mogą zawsze pokazać poprzez wojnę, że ustanowią nowy ład, ustanowią prawo. W dodatku są w stanie usprawiedliwić każde swoje działanie i tak jak nawet w życiach naszych tutaj cywilnych, często oprawcy uważają, że mają moralne prawo do wyrządzenia przemocy czy krzywdy, żeby coś udowodnić, żeby coś osiągnąć. Taki ład wydaje się, że będzie zawsze determinował w takim razie pojawienie się coraz częstszych konfliktów zbrojnych na świecie, bo część państw albo będzie atakowanych, albo będzie miał aspiracje. Czy to oznacza, że konflikt w Ukrainie, który jest obecnie, oraz szereg konfliktów, które dzieją się w dalszych regionach świata, to jest preludium do czegoś kolejnego, większego, czy to jednak będą odosobnione konflikty? A to trudno powiedzieć. No my z panią profesor jesteśmy prawnikami, nie futurologami, czy też strategami i politykami. Tu możemy oczywiście sobie w ten sposób porozważać i dywagować, ale tego się nie da przewidzieć. Czy to jest wstęp do trzeciej wojny światowej, jak być może pan sugeruje? Czy to będzie jedynie ograniczony, nazwijmy to, epizod? To trudno jest naprawdę dzisiaj przewidzieć. Ja jako prawnik zajmujący się prawem międzynarodowym analizuję zdarzenia, które już miały miejsce i reakcje państw na te zdarzenia. I tak interesuje nas też kwestia odpowiedzialności, która też nie jest taka oczywista. Może w drugą stronę. Czy budując wszelakie systemy prawne, międzynarodowe, jesteśmy w stanie doprowadzić do deflacji konfliktów zbrojnych? Czy jest szansa samymi literami prawa wpłynąć na politykę międzynarodową tak, że mocarstwa czy inni agresorzy zdecydują się jednak na wycofanie aspiracji wojennych? To takie jest założenie wszelkiego prawa, tak, żeby zapanował ten upragniony dla wszystkich pokój. Natomiast założenie założeniami, a praktyka praktyką. Znaczy, społeczność międzynarodowa przecież próbuje od pierwszej wojny światowej, żeby tylko tych najnowszych czasów sięgnąć, tworzyć system bezpieczeństwa zbiorowego. Mieliśmy Ligę Narodów po zakończeniu pierwszej wojny światowej. System, który przez 20 lat trwał i starał się ten międzynarodowy pokój w tym okresie zapewnić. Wiemy, skończyło się to drugą wojną światową. Stąd takie zarzuty kierowane pod adresem Ligi Narodów, że nie sprawdziła się ta organizacja, że może mogła więcej zrobić, a ja powiem, że mogła tyle zrobić, na ile jej państwa pozwoliły, jakie państwa stworzyły procedury. Takie procedury były przez Ligę Narodów wykorzystywane. Potem agresywna polityka Niemiec hitlerowskich doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. I znowuż po zakończeniu II wojny światowej społeczność międzynarodowa wróciła do idei powszechnego pokoju. Stworzono w miejsce Ligi Narodów ONZ z jej instrumentami, organami, właśnie z Radą Bezpieczeństwa, z Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, który miał rozstrzygać spory między państwami członkowskimi. ONZ jest dziś organizacją, która zrzesza, znowu powiem, niemal wszystkie państwa świata i na forum której można wszelkie problemy rozstrzygać. Więc czy można zrobić coś więcej niż stworzyć globalną organizację pokojową i pozwolić państwom, umożliwić państwom rozstrzyganie na jej forum problemów? Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie zrobić coś więcej. Powiem tak, pan zasugerował, że czy sama litera prawa jest w stanie zapobiec konfliktom. To jest to, co mówiłem przed chwilą. Litera prawa jest zawsze wtórna. Najpierw trzeba wygrać wojnę i zaprowadzić pokój ten czy inny.
I wtedy litera prawa będzie szanowana, dopóki na straży tego pokoju będą stali aktualni zwycięzcy. Jak długo taki stan się utrzyma, no to znowuż można do różnych momentów historycznych powracać i na tej podstawie robić różne spostrzeżenia. No. Dopowiadając nie litera prawa literą prawa, ale jeżeli nie ma woli z drugiej strony przestrzegania tego prawa, to w zasadzie no, nic nie jest w stanie zmusić państwa, tak, do realizacji nakazów czy orzeczeń wyroków sądowych, chyba że wywołać kolejną wojnę, prawda? Więc koło się zamyka. Właśnie przed chwilą o tym mówiłem, że nie ma aparatu przymusu na arenie międzynarodowej i przestrzeganie prawa międzynarodowego zależy od dobrej woli stron. Tak, to chciałem właśnie powiedzieć. No tu jest potrzebna wola państw, żeby przestrzegać prawa międzynarodowego. Oczywiście na państwa można wpływać, przymuszać, sankcje nakładać, czy w inny sposób naciskać na odpowiednie zachowanie. Tak wygląda to w praktyce. Czy jest taka możliwość, że prawo humanitarne jest pewnym też zespołem ustaleń, do których nie możemy się posunąć jako społeczeństwo i odniesieniem też do tego, na co społeczeństwo nie chce pozwolić. Że ponieważ jest, stanowi taką też normę moralną, może to za dużo powiedziane, ale jeżeli wiemy, że cierpią cywile i mamy takie prawo humanitarne, to możemy się odwołać nie tylko do sumień innych ludzi, ale też do tego prawa, że czujemy taką sprawiedliwość społeczną. To jest dobre rozumienie z drugiej strony, od dołu. Masz na myśli tutaj ściganie zbrodniarzy, tak? Potem wydarzy, że wiem, że jest prawo, wydarzyło się coś złego w konflikcie zabronionego i czy w trakcie konfliktu, czy po konflikcie istnieją mechanizmy, które tych zbrodniarzy, czy osoby, które świadomie z premedytacją łamały to prawo, jesteśmy w stanie postawić przed oblicze sądu i oczekiwać jakiejś tam społecznej, międzynarodowej sprawiedliwości. To wtórne. Mam na myśli... Jeżeli istnieje konflikt zbrojny, możemy powiedzieć, przecież to jest zabronione. Nie wolno cywilów krzywdzić, przecież takie jest prawo. Jest nie tylko moje własne prawo moralne, że nie pozwalam, ale także umówiliśmy się z szerszym kręgiem społeczeństwa. Przecież państwa to są zbiory ludzi, społeczeństwa i one też wpływają na to. W zasadzie tak, jak najbardziej, bo to jest takie ludzkie odczucie, tak? To poczucie pierwotne sprawiedliwości, że tego nie wolno. No ale no i co z tego, że z tego nie wolno, prawda? No zobaczmy, co się dzieje na tej wschodniej granicy. Tutaj analizowany był przypadek przez chyba wszystkie media tego pierwszego strzału rakietowego bloku mieszkalnego. No i dyskusja oczywiście zaczęła się toczyć wokół odpowiedzialności. Kto poniesie za to odpowiedzialność, tak? No wszyscy krzyczą, Putin jest odpowiedzialny, bo to on wywołał wojnę, tak? No ale moment, to był ostrzał rakietowy lotniska. Blok stał akurat na drodze tego strzału rakietowego. Czy to było celowe, czy po prostu gdzieś tam jedna z tych rakiet zboczyła, uderzyła w blok, więc to też nie jest takie proste ani oczywiste. No poczucie sprawiedliwości jest, ale mamy tysiące przykładów, że dojście, tak, tą, że tak powiem, legalną drogą do tej sprawiedliwości wcale nie jest takie proste, a powinno być. Ja jeszcze może wrócę do jednej z poprzednich myśli, które zostały wyrażone. Powiedziałem, że nie byłbym takim pesymistą, jeśli chodzi o obowiązywanie prawa międzynarodowego czy prawa wojennego, bo zarówno prawo międzynarodowe, publiczne, cały czas, tak jak tu siedzimy, w każdej chwili obowiązuje. Państwa utrzymują i szanują stosunki dyplomatyczne, szanują immunitety swoich dyplomatów. Państwa działają według ustalonych norm prawa międzynarodowego w przestrzeni kosmicznej, w przestrzeni powietrznej, na morzach i oceanach. Tam cały czas działa prawo międzynarodowe, prawo dotyczące traktowania uchodźców i tak dalej, i tak dalej. Więc to prawo międzynarodowe działa. Podobnie jest z prawem wojennym, bo my widzimy głównie zbrodnie, bo te są pokazywane, te są piętnowane i dobrze, że tak się dzieje, że są piętnowane. Natomiast one nam przyćmiewają ten fakt, że te zbrodnie no, stanowią pewien eksces. To znaczy, co do zasady, prawo wojenne jest szanowane. Było szanowane i jest szanowane. Było wtedy, kiedy było pisane w XX wieku, także w czasie II wojny światowej, gdzie przecież wiemy, że dochodziło do rozmaitych zbrodni, od Holokaustu zaczynając, czy do zbrodni na jeńcach, czy ludności cywilnej. Wiemy, że to miało miejsce. Natomiast no, to są pewne wyjątki czy ekscesy, tak bym to chciał nazwać.
Natomiast no, przykładowo pamiętajmy w czasie II wojny światowej Niemcy hitlerowskie, no, ten agresywny, napastniczy kraj, no, nie użyły broni chemicznej na przykład, która była wówczas zabroniona. No, czyli ta norma prawa międzynarodowego zakazująca użycia broni masowego rażenia, broni chemicznej, no, była szanowana. No, o tym się dzisiaj nie pamięta, nie mówi, no bo no, skoro nie użyli, no to nie wiem, może nie mieli. No, chyba nie to było powodem, prawda? Więc normy prawa wojennego także w czasie II wojny światowej były szanowane. Też te dotyczące jeńców wojennych. Ja przypomnę, że nasi jeńcy, nasi żołnierze, oficerowie, którzy zostali wzięci do niewoli niemieckiej w 1939 roku we wrześniu, część z nich znaczna doczekała końca wojny w niemieckich obozach jenieckich, prawda? I to oznacza szanowanie przez Niemców konwencji dotyczących traktowania jeńców wojennych. Mało tego, ci jeńcy byli traktowani zgodnie z postanowieniami prawa wojennego, były im nawet wypłacane pieniądze czy też bony, tak jak wymagało tego ówczesne prawo wojenne, kiedy byli odcięci od swojego rządu, nie dostawali żołdu, pieniędzy, a w jakiś sposób musieli funkcjonować w obozach jenieckich. Więc no, o tym znowu się nie mówi, bo koncentrujemy się na zbrodniach niemieckich, hitlerowskich i to też jest naturalne, prawda, że nie będziemy teraz wykazywać, że Niemcy jednak byli w porządku, bo szanowali co do zasady normy prawa wojennego, no bo przecież popełnili straszliwe zbrodnie, które całą resztę przyćmiły. Także dzisiaj prawo wojenne co do zasady nie jest kwestionowane. Także w konflikcie ukraińskim, no Rosjanie przynajmniej oficjalnie twierdzą, że oni atakują cele militarne, a jeżeli kombatanci ukraińscy operują z bloków cywilnych, czy też, prawda, ze szpitali, no to wtedy zgodnie z prawem wojennym taki szpital czy blok cywilny traci status ochronny. Czyli Rosjanie, nawet kiedy my widzimy ostrzelane bloki, szpitale cywilne, Rosjanie odwołują się do norm prawa wojennego, twierdząc, że oni jak najbardziej te normy prawa wojennego szanują, bo oni jedynie cele militarne atakują. I tu dodam jeszcze... Przerzucając winę na stronę ukraińską. No tak, oczywiście, ale jedna i druga strona tego konfliktu odwołują się do norm prawa wojennego i starają się wykazywać, że te normy szanują zarówno jedni, jak i drudzy. Ja może taką małą prowokację znowu dla naszych słuchaczy, bo rozmawiamy tutaj o prawie międzynarodowym, wojennym, które, no, domyślamy się, dla ludzi na ulicy nie jest na co dzień szczególnie bliskie i wiedza o tym nie jest powszechna, tak. No ale wszyscy, jak tu siedzimy i jak spacerujemy po ulicach, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, jesteśmy kierowcami. Wszyscy jeździmy samochodami jako kierowcy czy też pasażerowie. Wiemy, jak wygląda ruch drogowy i przecież jest ustawa Prawo o ruchu drogowym, która precyzyjnie mówi, że w terenie zabudowanym należy jeździć 50 na godzinę. Nie wolno parkować samochodu na zakazie zatrzymywania się i postoju, wjeżdżać na trawniki i tak dalej. No to proszę wyjść do Warszawy, proszę się przejść po ulicach w Śródmieściu, tam samochody stoją po prostu gdzie mogą i tylko Straż Miejska czy policja chodzi i wlepia mandat, jeżeli samochody stoją na trawnikach, czy blokują przejście pieszym, prawda? Czyli kierowcy na co dzień, których obowiązuje prawo o ruchu drogowym, no, naruszają te przepisy ruchu drogowego, stając w bramach, na chodnikach, trawnikach, czy przekraczając prędkość. I to, no, chyba nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, tylko zdarza się to, no, dość często. A tu każdy z nas, kto jest kierowcą, też niech sobie przypomni, kiedy ostatnio przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. I czy to oznacza, że prawo o ruchu drogowym nie obowiązuje, bo jest powszechnie łamane, wszyscy je łamią? A tutaj kara jest bardziej nieuchronna niż przy prawie międzynarodowym, prawda? No, jak stanie policja z radarem, to kara będzie nieuchronna. Ale to też bywa różnie, prawda, z tą nieuchronnością kary. No, ale tu przynajmniej jest aparat państwowy, aparat przymusu, no, który może nas w jakiś sposób skłonić do przestrzegania tego prawa o ruchu drogowym. Chociaż jak wiemy, no, ponieważ to naruszanie prawa o ruchu drogowym jest powszechne, więc i te mechanizmy też chyba nie są doskonałe. To taki głos, no, może usprawiedliwienia trochę, czy zminimalizowania oczekiwań w stosunku do prawa międzynarodowego. Mimo wszystko widzę w prawie humanitarnym, widzę pewien hamulec, który określa granicę, do której nie możemy się posunąć, prawda, w działaniach konfliktu zbrojnego.
No tak, temu służy prawo wojenne, prawo humanitarne. Ono wskazuje te czerwone linie, wskazuje te bariery. To może też nie najlepiej zabrzmi, ale no, prawo wojenne wskazuje, w jaki sposób strony wojujące i czym mogą się nawzajem atakować. A to oznacza, że po dwóch stronach wojujących mamy kombatantów, to jest pojęcie żołnierza, który jako kombatant uczestniczy w starciu zbrojnym. No i kombatant ma swoje prawa i obowiązki. Jeden kombatant ma prawo strzelać do drugiego kombatanta, ma prawo strzelać, no skoro do kogoś strzelamy, to z dużym prawdopodobieństwem możemy pozbawić go życia. No ale trwa wojna, w związku z tym żołnierze do siebie strzelają, mają prawo do siebie strzelać i się zabijać. Konieczność wojenna, prawda? Mówię, mają prawo, bo to wynika z zasady konieczności wojennej. Ukraińcy dzisiaj strzelają do Rosjan, którzy weszli na ich terytorium. No mają prawo do nich strzelać, czy nie mają prawa? Prawo wojenne mówi, no oczywiście, mamy wojnę, mamy agresora, mamy najeźdźce, siły zbrojne ukraińskie mają prawo tego wroga starać się wyrzucić, obronić swoje terytorium. No czyli Ukraińcy strzelają do Rosjan, Rosjanie strzelają do Ukraińców, bo prawo wojenne mówi, no kombatanci mają prawo do siebie strzelać. I to może brzmieć trochę dziwnie dla cywilów, ale w warunkach konfliktu zbrojnego, no tak to wygląda. Parę dni temu mieliśmy rozmowę z mecenasem Maciejem Szalem, którego pozdrawiamy i dzięki któremu tutaj też jesteśmy i rozmawiamy. Pozdrawiamy Maćka, oczywiście. Na temat odmowy wykonania rozkazu. Jak to wygląda w kontekście prawnym żołnierskim? I tutaj chciałem się dopytać, jak znaleźć balans, czy jak to reguluje właśnie międzynarodowe prawo humanitarne w kontekście czego nie wolno robić, a z drugiej strony pada rozkaz, powiedzmy, ostrzelania wioski, w której prawdopodobnie nie ma celu, powiedzmy, militarnego. Kiedy może żołnierz odmówić rozkazu, jednocześnie nie destabilizując wewnętrznych ustaleń żołnierskich, militarnych? Jak to wygląda w praktyce? Tu też na przestrzeni ostatnich lat, dziesięcioleci historii sprawa się zmieniła, czy zmienia się na naszych oczach. Tradycyjne prawo wojenne mówiło, że żołnierz nie dyskutuje nad rozkazami, tylko je wykonuje. To była tak zwana teoria ślepych bagnetów. Czyli no, żołnierz ma wykonać rozkaz i koniec. Ewentualne niewykonanie przez żołnierza rozkazu no, wiąże się dla niego z odpowiedzialnością dyscyplinarną, no, włącznie z utratą życia, bo dowódca przełożony, egzekwując wykonanie rozkazu na polu walki, na przykład egzekwując rozkaz do natarcia, żołnierz odmawia, bezpośredni przełożony dowódca no, może użyć nawet siły, może takiego żołnierza zastrzelić. I to niestety mieści się w dalszym ciągu w granicach no, tego prawa do wymuszenia na żołnierzu posłuszeństwa. Czyli zaczynamy od tej teorii koncepcji ślepych bagnetów. To się zmieniło znowu, czy zaczęło się zmieniać po II wojnie światowej, kiedy Niemcy w Norymberdze, pamiętamy to te słynne słowa, bronili się mówiąc, że my tylko wykonywaliśmy rozkazy, a to oznacza, że no, żołnierz wykonywał rozkazy i nie mógł z tym dyskutować i w związku z tym nie można wykonawcy rozkazów pociągnąć do odpowiedzialności. Trybunał Norymberski stwierdził, że no, nie do końca tak już jest, nie powinno tak być i zaczęła się tworzyć nowa historia, nowa koncepcja myślących bagnetów. Czyli współcześnie już niewątpliwie od żołnierzy oczekujemy refleksji, od żołnierzy, którzy wykonują rozkazy, czy też otrzymują rozkazy. Nie powinni oni tych rozkazów, te rozkazy wykonywać ślepo i bezrefleksyjnie, tylko no właśnie powinni się nad nimi pochylić i zastanowić, czy aby te rozkazy nie są oczywiście przestępcze i zbrodnicze. Bo jeżeli rozkaz wydany przez przełożonego ma na celu popełnienie zbrodni wojennej, zbrodni międzynarodowej, żołnierz ma obowiązek odmówić, bo inaczej będzie ponosił odpowiedzialność za wykonanie zbrodniczego rozkazu. No i teraz jest kwestia oczywiście, no dobrze, no on odmówi, to wtedy dowódca po prostu go zastrzeli, czyli jego życie jest zagrożone, jeżeli nie wykona rozkazu. No to jest oczywiście dylemat, ważymy na szali, zarówno na jednej szali dobro życia żołnierza, na drugiej szali dobro życia cywilów. To nie jest łatwe do wyważenia, niemniej jednak żołnierz ma obowiązek takiego sprzeciwu. Potem, gdyby rzeczywiście został zastraszony bronią na przykład przez bezpośredniego przełożonego i gdyby za chwilę miał zostać przez tego przełożonego zastrzelony,
to spowoduje, że żołnierz mimo wszystko wykona rozkaz, no to potem przychodzi kwestia ewentualnej odpowiedzialności i takie działanie pod presją dowódcy może oznaczać, że żołnierz zostanie zwolniony przez sąd z odpowiedzialności albo ta odpowiedzialność zostanie złagodzona. To już będzie zależało od sądu, który się będzie nad każdą sytuacją pochylał. W każdym razie współcześnie obowiązuje nas koncepcja myślących bagnetów i żołnierze, czy też dowódcy na poszczególnych szczeblach dowodzenia, którzy przyjmują z góry rozkazy, no muszą się nad nimi chwilę zastanowić, czy aby nie zmierzają one do popełnienia zbrodni międzynarodowej. Ale tutaj to fajnie się opowiada, jak się siedzi w fotelu, prawda, w bezpiecznym miejscu. Natomiast kiedy mamy walkę, tak, która chwilę decydują o naszym życiu, no to kto będzie ważył tak rozkazy? Rozkazy są, może powiem rzecz tutaj niepopularną, tak, no ale jeżeli każdy żołnierz zacznie kontestować i każdy przełożony tak rozkazy w swoich wyższych przełożonych, to do czego to prowadzi? Do rozkładu armii. Stąd właśnie było moje pytanie, jak znaleźć balans w tym wszystkim? Trudne pytanie. Tego uczą na akademii? No tak. Rozmawiamy z naszymi żołnierzami, dowódcami. My mamy do czynienia z oficerem. Jak to powinno wyglądać, jak tego balansu poszukiwać? No przede wszystkim uczymy, jak nie wydawać przestępczych rozkazów. Mam jeszcze też pytanie, bo na ile moja mała wiedza dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego w zakresie właśnie prowadzenia wojny, żadna z nich nie zawiera elementu związanych z wojną informacyjną. Obecnie wydaje mi się, że duża część wojny jest też prowadzona jakby na ludności cywilnej poprzez dezinformację, wojnę informacyjną, modulację percepcji. Czy z czasem takie zapisy powinny się pojawić w międzynarodowym prawie humanitarnym? No, i tak będzie. I tak będzie. Pamiętajmy, prawo wojenne, humanitarne zostało skodyfikowane po II wojnie światowej w roku 1949. To są te nasze cztery konwencje genewskie, które zebrały, można powiedzieć, doświadczenia II wojny światowej. Później te konwencje zostały uzupełnione w 1977 roku, no to też już dawno temu, można powiedzieć, dwoma protokołami dodatkowymi, protokołami, które no, dodawały nowe treści do konwencji genewskich, nowe treści odpowiadające wyzwaniom no właśnie lat powojennych. Protokoły, powtórzę, to był rok 77, czyli te doświadczenia zebrane do tego czasu zostały zawarte w protokołach dodatkowych. Trzeci protokół dodatkowy, ale ten dotyczył jedynie znaku ochronnego czerwonego kryształu, pochodzi z lat 90. I to jest w zasadzie ten trzon współczesnego prawa humanitarnego, czyli 49 rok 77. A mamy rok 2022, wojnę hybrydową, wojnę informacyjną, rewolucję informacyjną, której doświadczamy. W wojnie hybrydowej my dopiero dowiadujemy się, jakie są wykorzystywane przez państwa instrumenty. Społeczeństwa zachodnie stały się celem ataków w wojnie hybrydowej. Właśnie ataków polegających na manipulacji, dezinformacji. Żyjemy w dobie rewolucji cyfrowej, informacyjnej. Wszyscy posługujemy się smartfonami. Za ich pośrednictwem uczestniczymy w społecznościach internetowych, na portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter. No, kto ma, ten wie. Codziennie zaglądamy, piszemy komentarze, korzystamy z Twittera czy Facebooka. To jest też podstawowe dzisiaj dla wielu źródło informacji. A to stwarza nowe instrumenty manipulacji, fake konta, farmy troli, budowanie jakiejś fałszywej, zwodniczej narracji, przekonywanie do tego no, tych, którzy z tych technologii korzystają. A to są zasadniczo bogate zachodnie społeczeństwa, bo to nie są tanie rzeczy, że tak powiem. Więc my to obserwujemy dziś. No, Twittera czy Facebooka nie było w roku 49 czy 45, kiedy kończyła się II wojna światowa. Wtedy też była realizowana propaganda przez państwa osi hitlerowskiej, czy też państwa alianckie zachodnie. Też swoją propagandę w mediach ówczesnych realizowały, no ale to były, prawda, kroniki filmowe, gdzie trzeba było pójść do kina, żeby coś takiego obejrzeć. Czy można było zrzucić z samolotu ulotki z jakimiś informacjami prawdziwymi czy fałszywymi. No ale zakres oddziaływania tej propagandy był ograniczony w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Dzisiaj każdy z nas ze smartfonem w kieszeni podlega, no... Można powiedzieć, nieograniczony dzisiaj jest zasięg. A no właśnie. Prawo jest zawsze krok za
rzeczywistości. A no właśnie, no, w związku z tym no, należy oczekiwać, że te nasze reguły prawa wojennego muszą zostać dostosowane do współczesności. I to się dzieje, to się już dzieje na naszych oczach, bo prawo międzynarodowe, w tym prawo wojenne, to nie tylko umowy międzynarodowe, ale to także zwyczaj międzynarodowy. To jest drugie równorzędne, formalne źródło prawa międzynarodowego. Zwyczaj międzynarodowy, czyli praktyka państw, mówiąc inaczej. Czyli my dziś tworzymy, państwa dziś tworzą pewną praktykę, która, na którą się zgadzają, którą akceptują, która staje się powszechna i taka powszechna praktyka staje się od razu, tu potrzeba trochę czasu, ale taka praktyka staje się z czasem źródłem prawa międzynarodowego, w tym prawa wojennego. W pewnym momencie państwa też dochodzą do wniosku, że może dobrze by było taką praktykę spisać w postaci jakiejś konwencji czy protokołu dodatkowego do konwencji genewskich. Być może to się też kiedyś stanie, natomiast na naszych oczach niewątpliwie kształtuje się już pewna praktyka. Pan nawiązał do tych nowych zagrożeń związanych z użyciem nowych technologii. Ja dodam, że od szczytu NATO w Warszawie no, mamy cyberprzestrzeń jako obszar rywalizacji, można powiedzieć, militarnej między państwami. No to jest pewna nowość. Państwa NATO uznały, że atak cybernetyczny, którego skutki byłyby porównywalne do ataku z użyciem środków konwencjonalnych, również może stanowić zbrojną napaść. I to się już dzieje na naszych oczach. No, do tego nie trzeba koniecznie protokołu dodatkowego, żeby za chwilę potwierdzić istnienie takiej normy prawa wojennego. Tak bym odpowiedział na to pana pytanie. Wojska cyberprzestrzeni są przecież odpowiedzią też. Mamy nowy rodzaj wojsk, niemalże może tak. Może to jeszcze nie jest nowy rodzaj wojsk, ale tak, wyodrębnione wojska obrony cyberprzestrzeni. W Polsce mamy takie wojska. A co w kontekście zagrożeń dla pokoju wynikających na przykład z organizacji terrorystycznych, z jakichś różnych grup ekstremistycznych? Czy w jaki sposób formalnie trudności, które mogą powodować właśnie dla ludności też i cywilnej, powinny być ujęte w traktatach międzynarodowych? To tak jak powiedziałem, bo pan sugeruje od razu konieczność pisania nowych umów międzynarodowych. Bo rozmawiamy jakby o prawie, czyli tym fragmencie naszej rzeczywistości określonej literą, która potem nam w przyszłości, po zakończeniu konfliktów, pozwala się odnieść do ocen danych konfliktów zbrojnych i względnie pociągać zbrodniarzy do odpowiedzialności. Stąd chodzi mi o odniesienie się do tworzenia regulacji odpowiadającej właśnie na bardziej współczesne zagrożenia dla pokoju. Tak, my tworzymy te regulacje. No prawo, powtarzam jeszcze raz, nie musi być spisane. Można je skodyfikować, spisać, ale nie jest to konieczne dla stwierdzenia, że mamy do czynienia z jakąś normą prawa, w tym przypadku prawa zwyczajowego. Pan wspomniał o państwach i innych organizacjach, przykładowo organizacjach terrorystycznych, które też występują na arenie międzynarodowej. Można oczywiście korygować umowy międzynarodowe, zapisywać pewne fakty, które się pojawiły w ostatnim czasie, ale i bez tego my już wiemy, że zbrojnej napaści mogą dokonać już nie tylko państwa. No wiemy to od 2001 roku, od zamachów na World Trade Center i Pentagon, od ataku na Stany Zjednoczone. Doszło wtedy do zamachów terrorystycznych, to wszyscy, myślę, pamiętamy te wydarzenia. Do zamachów terrorystycznych, za którymi stała organizacja terrorystyczna Al-Kaida. I do tego momentu wszyscy twierdziliśmy powszechnie, bo takie były nasze doświadczenia, że zbrojnej napaści no, może dokonać jedno państwo przeciwko drugiemu państwu. No bo to państwo dysponuje siłą zbrojną, żołnierzami, uzbrojeniem i to jedno państwo może napaść na drugie państwo. I tak rozumieliśmy zbrojną napaść. No do momentu, aż okazało się, że jakaś organizacja terrorystyczna, która przecież nie jest państwem, porywa cywilne samoloty i dokonuje zamachu terrorystycznego, w efekcie którego ginie ponad 3000 osób, ofiar cywilnych. Prezydent Bush Junior, prezydent Stanów Zjednoczonych ówczesny, wyszedł do narodu i powiedział, że zostaliśmy zbrojnie napadnięci. A społeczność międzynarodowa w reakcji na te słowa pokiwała głową i powiedziała: tak, doszło do zbrojnej napaści. Stany Zjednoczone mają prawo do użycia sił zbrojnych w samoobronie. Jak użyć sił zbrojnych w samoobronie przeciwko organizacji terrorystycznej? No, Amerykanie wysłali swoje wojska na drugą półkulę do Afganistanu wówczas po to, żeby zlikwidować obozy treningowe organizacji terrorystycznej. Czyli krótko mówiąc, organizacja terrorystyczna jak Al-Kaida, no, w
wkroczyła na tę arenę międzynarodową i dokonała zbrojnej napaści przeciwko Stanom Zjednoczonym, co skutkowało użyciem sił zbrojnych w samoobronie przez Stany Zjednoczone i nie tylko Stany Zjednoczone, bo to była samoobrona zbiorowa, także Polska wzięła udział w operacji Enduring Freedom w Afganistanie. Zwalczaliśmy wtedy Al-Kaidę. Chwilę później, w 2003 roku, doszło do operacji militarnej w Iraku, także z inicjatywy Amerykanów, także polskie wojska wzięły w tym udział. To spowodowało, no, zapoczątkowało zamieszanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Upadł reżim Saddama Husajna. W konsekwencji parę lat później miała miejsce arabska wiosna w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wówczas w efekcie destabilizacji Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej wyłoniło nam się coś, co nazywamy w cudzysłowie państwem islamskim. A to nic innego jak terytorialna organizacja terrorystyczna. Czyli jeszcze coś innego niż Al-Kaida, bo Al-Kaida korzystała z safe haven, czyli z takiego bezpiecznego schronienia. Miała bazy treningowe w Afganistanie, ale no, powiedzmy, nie kontrolowała terytoriów pewnych. Korzystała z gościnności talibów w Afganistanie. Natomiast w przypadku państwa, i tu robię cudzysłów, państwo tego nie widzą, ale ja macham palcami obu rąk, kreśląc w powietrzu cudzysłów, mówimy o państwie islamskim, a cudzysłów oznacza, że to nie było państwo, tylko organizacja terrorystyczna, ale terytorialna, kontrolująca pewne obszary, ludność na tych obszarach, sprawująca tam władzę, w zasadzie pobierająca podatki, czyli przejawiająca pewne atrybuty władzy państwowej. Stąd też nie wszyscy byli skłonni nazywać tę organizację państwem islamskim, bo to było, prawda, no, pewna sprzeczność, pewien oksymoron. No, państwo islamskie, organizacja terrorystyczna to nie jest państwo. Więc używaliśmy określenia Daesh, prawda, i to nam trochę upraszczało sprawę. Nie musieliśmy używać tego określenia państwo islamskie. Więc no, pojawia się coś takiego jak terytorialna organizacja terrorystyczna, która nie jest państwem. I ona zaczyna się rozpychać łokciami na arenie międzynarodowej. My, jako Zachód, czy też społeczność międzynarodowa w ramach wojny z terroryzmem, zaczynamy to zjawisko zwalczać. No i jakby rzecz dzieje się na naszych oczach. Dla zwalczania Daesh nie jest nam potrzebna koniecznie jakaś umowa międzynarodowa. Tak, i zawracając troszeczkę, właśnie zobaczyłam tweeta, w który informuje, nie wiem, czy to właśnie jest fake news, który informuje, że talibowie uznali Kreml za organizację terrorystyczną. Tak, też czytałem te informacje. A z drugiej strony chyba w Moskwie 31 tak, marca był pierwszy ambasador właśnie jakby państwa talibskiego, nie pamiętam, jak to zostało sformułowane, zaproszony, jest chyba jednak fake. No właśnie. Jak Państwo zauważyli, rozmawiamy o rozmaitych doniesieniach, informacjach ze świata, korzystając z portali społecznościowych i od razu robimy zastrzeżenie, ale czy to aby nie jest fake, prawda? Sami nie wiemy, czy nie padamy ofiarą dezinformacji. To zastanowienie już jest pewną drogą myślenia, którą przeszliśmy i już jest momentem, którym... Ewolucji podczas tej jakby wojny, dopasowania się do niej. Obronnością tak naprawdę istoty ludzkiej, prawda? Ale też mi się wydaje, że u osób świadomych to powoduje powrót jakby trochę do korzeni. Kiedyś internet to jednak wyszukiwarka, szukanie kilku źródeł, poczytanie czegoś i zdobycie informacji. Później poszło uproszczenie, po co mi Facebook pokaże na wallu, to jest prawdziwe, i łykaliśmy bez większej jakby kontroli. Teraz znowu mając informacje więcej, że właśnie o dezinformacji, o fake newsach, wydaje mi się, że to determinuje, że niektórzy ludzie wracają do sprawdzenia właśnie. Jest fajny mem, jest tweet, poszukać źródeł, czy faktycznie coś stoi za tym, jakieś doniesienia prasowe z różnych stron. Ale to też ma, jest z tym związane też pewne niebezpieczeństwo, dlatego że to wszystko kontestujemy, tak? Bo cokolwiek nie przeczytamy, to może być fake news, prawda? To tutaj trudno się odnaleźć w tym wszystkim. I gdzie postawić granicy, co, komu wierzymy, tak? Jakim medium potencjalnie, czy przekaźnikom informacji. Ja tak chciałem się jeszcze zapytać, w kontekście właśnie różnych sądów związanych z przestrzeganiem międzynarodowego prawa humanitarnego. Polska brała również udział w różnych konfliktach zbrojnych. Czy przeciwko Polsce kiedykolwiek w historii zostały postawione tego typu zarzuty, że łamaliśmy coś, powiedzmy, na innych terytoriach czy w innych konfliktach?
To znaczy wyjaśnijmy sobie na początku, że międzynarodowe prawo karne to jest taki obszar prawa publicznego międzynarodowego, który zajmuje się ściganiem osób fizycznych, czyli poszczególnych sprawców. Bo pana pytanie dotyczyło Polski jako państwa. Przygotowując się do wywiadu, trafiłem na książkę Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniem praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. I tam była masa różnych ciekawych artykułów. To jest autorem? To jest pod redakcją Michała Balcerzaka i Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej. PDF 300 parę stron, jakieś 40 artykułów. Tak przewijając po prostu trafiłem na aspekt Polska. Tam było kilka różnych rozważanych. Turcja przeciwko cyfrowi. Nie przydałem jeszcze tego artykułu, ale właśnie pojawiła się Polska przeciwko i dwa arabskie nazwiska dotyczące więzień CIA na terenie Polski. No tak, to o czym pan mówi, to jest znowuż materia praw człowieka i odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka. Ja jako badacz prawa wojennego czy też międzynarodowego prawa karnego odróżniam te dziedziny. Możemy oczywiście także o ochronie praw człowieka porozmawiać, tylko że mówię, z mojej perspektywy są to różne szufladki niejako, bo może bym w ten sposób wyjaśnił, na arenie międzynarodowej istnieją trzy rodzaje międzynarodowych trybunałów. Pierwszy, biorąc rzecz historycznie, pierwszy rodzaj to są trybunały rozstrzygające spory między państwami. Wspominaliśmy dzisiaj o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. To jest organ ONZ-u powołany do rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi ONZ. Trybunał Europejski w Luksemburgu, TSUE, też jest takim właśnie trybunałem rozstrzygającym spory między państwami. Drugi rodzaj sądów międzynarodowych to są Trybunały Praw Człowieka właśnie. Tych jest na świecie trzy, czyli to jest dość ograniczona liczba. Jest europejski z siedzibą w Strasburgu. To jest ten taki poziom najważniejszy chyba, bo buduje pewną doktrynę, autorytet. No bo też Europa czy też kultura euroatlantycka jest kolebką w praw człowieka. Jest Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka i Afrykański Trybunał Praw Człowieka. To są te trzy, które zapowiedziałem. No i oprócz tych dwóch rodzajów sądów międzynarodowych jest trzeci rodzaj sądów międzynarodowych i to są sądy karne właśnie. To, o czym pan wspomniał, czyli Polska, która staje przed sądami, to nie przed sądami karnymi, tylko przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Tu rzeczywiście jest taki mechanizm, że czy to polscy obywatele, czy to inne osoby, które doznały ze strony polskich organów naruszeń praw człowieka, mogą właśnie Polskę tak postawić przed oblicze Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. To rzeczywiście są sprawy osoba fizyczna kontra państwo, w tym przypadku kontra Polska. No i takich spraw jest oczywiście pod dostatkiem i nie dotyczą one tylko więzień CIA, no to akurat jest ta specyficzna działka. Natomiast no, nasi obywatele, głównie nasi polscy obywatele, no, dzień w dzień ślą skargi do Strasburga na organy władzy państwowej, polskie organy władzy państwowej, skarżąc się na naruszenia ich podstawowych praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku. Tak, to jest jakby no, ta materia odrębna od międzynarodowego prawa karnego czy też prawa wojennego. No to tu rzeczywiście te przykłady, które pan wskazał, czyli Kiejkuty stare, tak, polskie władze, które udostępniły CIA polskie terytorium dla przeprowadzania przesłuchań na terrorystach czy domniemanych terrorystach z Al-Kaidy z Afganistanu. I oni rzeczywiście byli przesłuchiwani. No to właśnie Trybunał Strasburski potwierdził, bo tam ta sprawa się toczyła, potwierdził, że ci terroryści czy też domniemani terroryści, bo mówię tu ja nie wiem jak ta sprawa się skończyła konkretnie, sprawa karna ich działań terrorystycznych. Byli przesłuchiwani na terytorium Polski, stąd no, Polska jako to państwo, które odpowiada za ochronę praw człowieka, nie dopełniła obowiązków ochrony i te prawa człowieka były naruszane w ten sposób, że ci domniemani terroryści byli torturowani przez organy amerykańskie, przez CIA na terytorium polskim. Tak, to takie sprawy znamy i z tego co pamiętam w Strasburgu one rzeczywiście skończyły się wyrokiem nakazującym Polsce wypłatę odszkodowań tym przesłuchiwanym. Tym samym zadając kłam tezie, że tych więzień nie było. W skład jakby międzynarodowego prawa humanitarnego wchodzi również konwencja Haska o obronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego.
Chciałem się dopytać, czego ona dokładnie dotyczy i teraz jakie ma to odniesienie na przykład do obecnego konfliktu w Ukrainie, gdzie na naszej stronie pisaliśmy właśnie artykuł o trudnościach muzeów, które nagle stanęły w obliczu zagrożeń dla ich zbiorów. Dlaczego to jest jakby aspekt istotny w międzynarodowym prawie humanitarnym, zachowywanie tego dziedzictwa kulturowego? No tak, z 1954 roku, ile dobrze pamiętam, jest ta konwencja. Dokładnie. I ona stara się chronić kulturalne dziedzictwo ludzkości. Tam państwa, które są stronami tej konwencji, zobowiązały się szanować dorobek swoich kultur wzajemnie. Po doświadczeniach pierwszej, ale także drugiej, czy może przede wszystkim II wojny światowej, kiedy już ten pył bitewny opadł w Europie chociażby i Niemcy i Francuzi rozejrzeli się dookoła i zobaczyli gotyckie katedry leżące w gruzach, klasztor na Monte Cassino również. Popatrzyliśmy my, wszyscy Europejczycy, przedstawiciele kultury europejskiej, gotyckie katedry budowane we Francji czy w Niemczech przez tych samych architektów, nawzajem sobie przeciwnicy w II wojnie światowej zbombardowali. Po czym, jak powiedziałem, rozejrzeli się dookoła, zobaczyli te dziedzictwo ich, nasze wspólne dziedzictwo kulturowe leżące w gruzach i doszli wówczas do wniosku, że to był słaby pomysł chyba, że warto by było jednak to dziedzictwo zachować dla przyszłych pokoleń. No oczywiście możemy odbudować warszawską starówkę czy klasztor na Monte Cassino. Wiemy, że to się stało, to się wydarzyło. No ale na ile to jest oryginalny zabytek, a na ile to jest odbudowana ruina, no to już każdy niech sobie sam odpowie. Więc jak najbardziej jest to bardzo ważny element prawa wojennego, prawa humanitarnego, ochrona dóbr kultury i temu służy konwencja haska z 1954 roku. No ale to w praktyce znowuż, tak? Konwencja służy ochronie, ale cały świat się przyglądał, jak talibowie strzelali do posągów Buddy, niszcząc tak dziedzictwo kulturowe. Dzisiaj mamy to na wschodzie, za wschodnią granicą, a wracając do II wojny światowej, to do dzisiaj trwa rewindykacja niektórych zagrabionych dzieł sztuki i jeszcze końca nie widać. Nie mówię już o wcześniejszych wojnach, prawda? No tak, ja bym może jeszcze dodał, że dobra kultury, w szczególności te materialne, jak kościoły czy inne pałace, zamki, budowle, one oczywiście powinny być chronione jako świadectwo pewnej historii, czasów wspólnego naszego dziedzictwa, dziedzictwa ludzkości, ale w konflikcie zbrojnym zdarza się, że strony wojujące ustanawiają w takich obiektach jakieś punkty dowodzenia czy punkty oporu. No tak jak Niemcy w czasie II wojny światowej obsadzili klasztor na Monte Cassino, o tym już dzisiaj wspominałem. No i wówczas niestety toczą się działania zbrojne. Trzeba pokonać wroga, bo konieczność wojenna nam wskazuje, że możemy tego wroga atakować, musimy go pokonać, żeby chociażby przetrwać, wyrzucić agresora, nie wiem, przykładowo. No i jeżeli on się okopał w zabytkowym obiekcie, no to konieczność wojenna mówi, no zabytek zabytkiem, ale przede wszystkim musimy wygrać tę wojnę. Bo cóż nam po tym zabytku, jeżeli nie przetrwamy my i nasze dzieci, prawda? Więc jakby pierwszeństwo ma tutaj ta zasada konieczności wojennej, a ten zabytek, który staje się obiektem o znaczeniu militarnym, bo jest broniony przez jakichś kombatantów, staje się również obiektem militarnym, czyli traci tę szczególną ochronę. No ale tutaj mówisz o konieczności wojennej, tak, ale mamy przecież całe przykłady takiego bezmyślnego tak niszczenia dóbr kultury, ale bezmyślnego czy bezmyślnego, no przecież niszczenie dóbr kultury to jest trochę też i wynarodowienie, tak, zapomnij o przeszłości, staniesz się nowym człowiekiem, a więc wymazanie tej naszej historii, prawda, kultury, to celowe działanie. Rosja napadła na Ukrainę. Czy Polska, jest taka możliwość obecnie w przepisach prawnych polskich, że Polska może napaść na jakiś kraj? Nie no, napaść, to co wykonała Rosja, czego dokonała Rosja przeciwko Ukrainie, to jest zbrodnia. Więc no tu nie ma zgody na tego typu działania. Znaczy Rosja dokonała agresji na Ukrainę. Agresja jest zbrodnią międzynarodową, ściganą przez międzynarodowe trybunały karne. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ścigane są konkretne osoby, które wydają rozkaz do dokonania zbrojnej napaści. No w tym przypadku wiemy to doskonale, bo słyszeliśmy to w radiu i telewizji. Jest to Władimir Putin, który wydał rozkaz, sam się tym pochwalił,
do rozpoczęcia specjalnej operacji na Ukrainie, a my doskonale wiemy, że to była zbrojna napaść, nielegalna, niesprowokowana niczym agresja. Więc to jest zbrodnia. Więc odpowiadając na pani pytanie, no, czy Polska może... państwo nie ma prawa do zbrodni. Czy Polska może dokonać zbrojnej napaści jedynie w samoobronie, tak bym odpowiedział na to pytanie. Przy czym przypominam, że w ramach samoobrony wysłaliśmy nasze wojska w 2001, a dokładnie na wiosnę 2002 roku się pierwsi nasi komandosi znaleźli w Afganistanie. Tak? Czyli no, w samoobronie wysłaliśmy nasze wojska do Afganistanu i byliśmy tam obecni przez kolejne kilkanaście dobrych lat. W 2003 roku, i tu trudniej mi jest wskazać podstawę prawną, wysłaliśmy nasze wojska ramię w ramię z Amerykanami do Iraku. Czyli, no, odpowiadając na pani pytanie, no, wysłaliśmy nasze kontyngenty za granicę do Iraku, a podstawa prawna do dziś jest poszukiwana tego działania naszego zbrojnego. Prezydent Bush mówił, że to Rada Bezpieczeństwa dała mandat do rozpoczęcia w 2003 roku operacji irackiej. Rada Bezpieczeństwa się nie poczuwa. Sama Rada Bezpieczeństwa zaprzeczyła temu, jakoby dawała mandat. No pamiętajmy, tam jest Rosja, Chiny, które nie dawały Amerykanom mandatu do rozpoczęcia operacji irackiej w 2003 roku. Czyli no, była to decyzja taka dość, powiedziałbym, samowolna prezydenta USA, no, który zaprosił sojuszników. Nasze władze jakby chętnie do tej misji przystąpiły, chcąc się wykazać jako solidny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, podstawy prawnej, jak powiedziałem, dalej poszukujemy. Samoobrona to nie była, jak pamiętamy, bo tu żadna Al-Kaida tym razem na Stany nie napadła, tylko argument był taki, że Saddam Hussein posiada broń chemiczną. Colin Powell, ówczesny minister spraw zagranicznych USA na forum Rady Bezpieczeństwa, prosił Radę Bezpieczeństwa o upoważnienie do użycia siły, tłumacząc, że Saddam Hussein posiada broń chemiczną. No, Rada Bezpieczeństwa się nie zgodziła, a mimo to Amerykanie, a my razem z nimi, wzięliśmy udział w tej operacji przeciwko Irakowi, krótko mówiąc, więc no, zdarzają się i takie przypadki. Słuchając dzisiaj to, co państwo mówili ze strony właśnie cywila, wydaje się to generalnie wszystko bardzo skomplikowane i bardzo odmienne od życia, jakie się na co dzień toczymy. I wyjaśnienie tego, pokazanie mniej chaotycznej struktury, jak się patrzy na doniesienia medialne dotyczące wojny, zachowań, wydaje się to jednym wielkim chaosem, dziwną rzeczą. Państwa wiedza pomaga to ustrukturalizować, wyjaśnić w jaki sposób, nie tyle co usprawiedliwiać wojnę, ale rozumieć w jaki sposób ona przebiega, skoro już istnieje i dlaczego warto przestrzegać pewne rzeczy. Dokładnie. I za to jako słuchacz i prowadzący bardzo dziękuję za państwa czas i za państwa wiedzę. Jeżeli ktoś chciałby pogłębić wiedzę o prawie humanitarnym, prawie wojennym, do jakich książek, publikacji państwo by go wysłali? W pierwszej kolejności do naszych własnych publikacji, poświęconych na przykład Trybunałom Karnym Międzynarodowym. Jest też znakomity, można powiedzieć, podręcznik do prawa humanitarnego, wydany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej już kilka lat temu pod redakcją moich kolegów Marcina Marcinko i Zbyszka Falkowskiego. To jest taka podstawowa literatura, po którą zachęcam sięgnąć. Ta pozycja jest akurat dostępna legalnie w internecie, w PDF-ie, więc już na pewno wpisując te dwa nazwiska i tytuł książki, który brzmi po prostu Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, każdy może taki kompendium wiedzy znaleźć. To jest taki wykład kompleksowy prawa humanitarnego. Bardzo dziękujemy za państwa wiedzę, doświadczenie i cierpliwe wytłumaczenie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą wdzięczni. My już dziękujemy i zapraszamy do dyskusji w naszych komentarzach i zadawania pytań. Może uda nam się je przekazać do państwa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Miło nam było gościć państwa u nas w Akademii Sztuki Wojennej.